Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was do zrobienia bułek cebulowych. Idealne na śniadanie lub kolację. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, a w szczególności pani Joannie, za podzielenie się informacją ze wszystkimi, że można zastosować inne pieczarki. Do zrobienia bułek cebulowych potrzebujemy cebulę, mąkę. Ja używam orkieszowej, ale możecie ją zastąpić zwykłą mąką pszenną. Drożdże, olej, letnia woda, cukier i sól. I pierwszym krokiem do zrobienia bułek cebulowych będzie podsmażenie cebuli na kilku łyżkach oleju. A ja Was zapraszam do zrobienia bułek z mąki z płaskórki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Cebulę kroimy w kostkę. W tym czasie, kiedy kroimy cebulę, możemy już rozgrzać tłuszcz na patelni. Cebulę wrzucamy na patelnię. O matko, ale ostre. Cebulę podsmażamy do momentu, aż nam się delikatnie zbrązowi. Pamiętając, żeby zamieszać, żeby się nie przypaliła. A ja idę umyć oczy, bo nie widzę. Dobra. Cebulka jest już podsmażona. Wyłączamy i zostawiamy, żeby przestygła. Delikatnie ją tylko solimy jeszcze. Uf, się po całej kuchni sól rozsypała. Będzie awantura. Zamieszamy i niech stygnie. A teraz bierzemy się za zrobienie ciasta. A zanim to zacznę, to zapraszam do zrobienia najzwyklejszych bułeczek orkieszowych. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Drożdże już tutaj mamy. Dokładamy taką niedużą łyżeczkę cukru, trochę wody i rozpuszczamy drożdż. Woda musi być w temperaturze letniej. Drożdże rozpuszczone, wsypujemy mąkę. Dodajemy płaską łyżeczkę soli. U mnie jest taka mała łyżeczka, więc ja ją nabieram z lekkim czubkiem, ale tradycyjnej łyżeczki to płaska. I partiami wlewając wodę, zaczynamy wyrabiać ciasto. Dodajemy olej i przestudzoną cebulę. I dobrze teraz wszystko wyrabiamy. Ciasto porządnie już mamy wyrobione. Odchodzi nam fajnie od ręki. Zostawiamy teraz do wyrośnięcia, do podwojenia swojej objętości. Przykrywamy ściereczką.
i niech sobie rośnie. Widzimy się, jak ciasto wyrośnie. Witam Was po krótkiej przerwie, bo ciasto tak niesamowicie szybko urosło, się zagapiłem, a to już proszę, chcę uciec z miski. Ciasto teraz przekładamy na blat. Popsułaś ciasto. Nie popsułam. Jest to oznaka, że są bardzo dobre, świeże drożdże. Podsypujemy mąką i przekładamy to ciasto na blat. Ciasto teraz kilka razy składamy, ugniatamy. Jest bardzo elastyczne, jak widać. I dzielimy teraz na 8 kawałków. I z każdego kawałka turlamy bułeczki. Wyszła baba, leci se w kulki. Zapraszam Was, jak zrobię wszystkie bułeczki. Bułeczki już zrobione. Zostawiamy je teraz na około 10-15 minut, żeby podrosły. I przed samym włożeniem do piekarnika smarujemy je wodą po wierzchu. A piekarnik nagrzewamy na 210 stopni góra-dół. I później bułeczki pieczemy około 25 minut. Bułeczki już podrosły. Mówiłam wcześniej, że czekamy około 10-15 minut, ale to jest uzależnione od tego, jak szybko Wam właśnie bułeczki podrosną. Więc jeśli tak jak w moim przypadku drożdże były dobrej jakości, to ciasto właśnie szybko rośnie. A jeżeli słabiej, to musicie poczekać troszkę dłużej. Smarujemy teraz po wierzchu wodą każdą bułeczkę. I takie posmarowane bułeczki powędrują prosto do nagrzanego piekarnika. Bułeczki posmarowane i lecą do piekarnika. Dobra, wychodzę, tylko powiedz kiedy. Kiedy? Bułeczki, żeby szybciej wystygły, możemy je wyjąć na kratkę. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia rogalików maślanych i chałeczki. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!